Jen Dilber, Prescott Knight, Tutai na Kolena word of the day, Sushkola Emka, Vikashin Zemawe, Mi Mame Yush Dujo Shnego, Pien Shetov, Shisko Vigrana Biawe, Pienkne, Awiaponi Mubium Tutai, Tom Mubium, Yes Biowe, Pikne. Trochę czasami śmiesznie mówią po polsku tutaj, ale jest bardzo fajnie. W tym tygodniu będziemy mieli trochę inny sposób robić rzeczy, bo będzie słowo na dzień, tylko zamiast tylko rozmawiać, jak to jest to słowo używane, będę bardziej rozmawiać, jak możemy zmienić formę to słowo. Bo możemy zaczynać z czasownika, potem możemy dostać rzeczownik, albo przymiotnik, przysłówek i takie rzeczy, które możemy robić. Więc nasze pierwsze słowo na dzisiaj będzie organize. Organize. Możliwe widzicie, czasami Brytycy będą pisać to z S, Amerykańcy bardziej piszą to z Z, więc obydwa są poprawne, więc jak widzisz to, to będzie, nie ma dużo różnicy. To jest tylko stylowe, jak ludzie mówią trochę inaczej w Mieszanach Dolnych niż inne miejsce w Polsce. Organize, to znaczy organizować, to jest czasownik. Możemy robić przedrostki, na przykład możemy dodać dis do przodu i mamy słowo disorganize, to znaczy, żeby nie organizować, albo możemy, czasami też możemy używać un, żeby powiedzieć, że coś nie jest organizowane. Więc dis to jest bardziej aktywna czynność, żeby nie było organizacji, a un po prostu nie ma tej organizacji. Organize to jest robić porządek. Też możemy mieć, chyba zaczynamy ze rzeczowniki. I rzeczowniki często są dwie sposoby w języku angielskim. Jest zwykły rzeczownik, na przykład organization, to jest taki grupa, które robią, mają wspólny cel. Albo może być osoby, które organizuje rzeczy, a potem to będzie organizer. Organizer. A to jest osoba, która robi takie organizacje. Przymiotniki, po angielsku adjective, przymiotniki, często też mamy jakieś dwa różne sposoby. Bo możemy mieć organizing, or organized. Organized. Organizing. Jest coś, które jest cechy coś, które robi porządek na coś innego. Więc ten ing końcówkę zawsze zmusza ten cechy na coś innego. Organized to znaczy mówimy, że jedna rzecz jest zaorganizowana. Więc tutaj jest bardziej organizujący, a tutaj jest zaorganizowany. I na pewno te dis, na przykład, może być to prawie wszystko. Disorganized, disorganization, disorganizer, disorganizing, disorganized. I to będzie coś, które aktywnie powoduje, że nie ma ten porządek. Un, to mówimy bardziej, że ten porządek po prostu nie jest. I to może być bardzo często z przymiotniki, bo po prostu nie ma ten porządek, nie ma ten organizacji. I to będziemy robić takie rzeczy, będziemy patrzeć na najbardziej typowy sposób, bo tutaj widzimy bardzo dobrze Asian, to jest bardzo często forma rzeczownika po angielsku. ER to jest właśnie bardzo często osoba, która robi taki czasownik. A potem ing i ed są bardzo często końcówki do przymiotników i to są używane prawie cały czas bardzo często. Więc będziemy patrzeć na te przykłady cały tydzień, czy będziecie czuć się bardziej, co to znaczy to słowo, jak nigdy nie widziałeś, ale widziałeś ten korzenie słowo, powiedzmy, które to pochodzi od innych słów. Ale to jest ciekawe. Ok, więc ja się cieszę, ten tydzień będzie bardzo, bardzo ciekawy i będzie bardzo, bardzo przydatny później na egzaminie i takich rzeczy.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj było bardzo ciekawe. I do widzenia.